Odkąd Ala wyjechała, nie ma z nikim kontaktu. Dziewczyna przebywa na Borneo, lecz tęskni za swoimi przyjaciółmi. Czasami myśli o tym, co kiedyś było, ale nie żałuje swojej decyzji o wyjeździe. Chciałaby z nimi pogadać i dowiedzieć się, co u nich. Natomiast boi się, że oni są na nią obrażeni. Ta sytuacja nie daje jej spokoju i postanawia napisać maila do przyjaciółki. Gdy Lena przegląda pocztę, jest w szoku, że Ala do niej napisała. We wiadomości pyta się, co z Magdą i jak się trzyma po zerwaniu. Z korespondencji również wynika, że bardzo martwi się o swoją ekipę. Lena postanawia jej odpisać, ale nie wie, czy komukolwiek o tym powiedzieć. Kilku osobom obiecałem, że nie będę się już szczepiać. No ale to już kolejny raz, kiedy budują wątek na kimś, kto odszedł. Za niedługo Staszek się odezwie do przyjaciół, później Ela napisze do Sebusia: no ludzie, Ala wyjechała i nie ma jej i szluz. Ja rozumiem, że martwi się o Magdę i swoich przyjaciół, no ale produkcja daje wam nadzieję, że kiedyś wróci, a nie wróci. Czy Ala dobrze postąpiła, wyjeżdżając?